Koncert z Holi Parafialnej Przystanek Jezus odbył się już po raz drugi księdza proboszcza parafii. Proszę powiedzieć te początki, skąd się właśnie wzięła inicjatywa zorganizowania pierwszego takiego przystanku? No ja w sumie jestem tutaj 2 lata dopiero na tej parafii. W sumie jak przyszedłem, zaraz zaczęliśmy coś takiego organizować. No przede wszystkim chodzi o to, żeby ten odpust, który mamy, bo to przystanek Jezus jest związany bezpośrednio z odpustem parafialnym podwyższenia krzyża, żeby on nie trwał, tylko nie kończył się mszą świętą i odjazdem straganów, ale żeby właśnie ludzie poczuli się jako jedna rodzina, jako wspólnota parafialna, jako rodzina. I dlatego to przesłanie naszego przystanku Jezus jest po to, żeby właśnie ta nazwa sama odzwierciedla charakter tego naszego spotkania. To ma być przystanek, mamy przystanąć, zatrzymać się. Wiemy doskonale, jaki dzisiaj jest problem właśnie. Ludzie się zamykają w swoich domach przed komputerami, nie chcą wychodzić do siebie, są anonimowi, nie znają siebie niejednokrotnie. A właśnie tutaj naszą inicjatywą jest przede wszystkim to, aby ludzi wyciągnąć z domu, żeby ich zaprosić, że możemy pokazać, że nawet w takiej małej wspólnocie, jaką jest nasza parafia, jest pełna 1000 osób, mogą dziać się wspaniałe rzeczy, bo przecież uważam, że to jest wspaniała inicjatywa. Schola parafialna powstała w 2009 roku, czyli już ponad prawie 6 lat temu, z inicjatywy naszego byłego proboszcza. I od tego czasu właściwie aktywnie cały czas działamy, organizujemy różnego typu adoracje, spotkania, koncert, który już po raz drugi organizujemy i co roku 26 grudnia koncert bożonarodzeniowy. Oczywiście co niedzielę uczestniczymy w mszy świętej, uświetniając ją swoim śpiewem. Muszę przyznać, że parafianie coraz bardziej z entuzjazmem na nas reagują. Przychodzą, starają się pomagać. Czuwania w Wielki Piątek zazwyczaj są naprawdę oblegane. Kościół jest pełen, ludzie naprawdę modlą się z nami i chcą jeszcze więcej się z nami modlić. Zresztą widzę dzisiejszą frekwencję, nie liczyliśmy aż na tyle osób. Podobnie jest na koncercie bożonarodzeniowym. Naprawdę ludzie przyjmują nas z wielkim entuzjazmem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w górę.
parafoli jestem praktycznie od początku, czyli od 6 lat. No, uczestniczyłem na początku grając na gitarze, teraz zacząłem śpiewać. Piosenki głównie podaje nam Julia, więc dlatego chcemy je śpiewać. Głównie wykonujemy piosenki takie religijne, nic poza tym. Jaka panuje atmosfera na próbach, no? Bo te próby są bardzo ciekawe. Tak, bardzo ciekawe. Nieraz trochę poprzeszkadzamy, ale jakoś wesoło. Wzrost liczby dzieci i młodzieży w tej scholi świadczy, że młodzieży się chce i dzieciom się chce, tylko właśnie trzeba im wyjść naprzeciw. I myślę, że właśnie dzięki temu mamy ten wzrost liczby, że wykorzystujemy ten piękny potencjał w tych młodych ludziach. Jednocześnie ich uczymy i wychowujemy. Wszystkie piosenki mi się podobały dobrze. Najbardziej mi się tu podoba tych.